Jest z nami trener Marek Wasiluk. Jagiellonia wysoko wygrywa z Miedzią Legnica 4-0. Można powiedzieć tylko 4-0, bo tych sytuacji było bardzo dużo, ale już żeby nie być takim malkontentem, trzeba powiedzieć, że świetny mecz żółto-czerwonych, którzy od pierwszej do ostatniej minuty absolutnie dominowali i ten wynik absolutnie odzwierciedla to, co się działo na boisku. Tak, absolutnie. Dzisiaj przeciwnika zdominowaliśmy praktycznie chyba pod każdym kątem i mentalnym, i piłkarskim, i też do ostatnich minut walczyliśmy o kolejne bramki, więc absolutnie mogę tylko znowu zdjąć czapkę i ukłonić się przed zawodnikami. Pogoda, podobnie jak w meczu inauguracyjnym z Legią, nie była dzisiaj łatwa dla nich, bo to jest, my możemy sobie się z tego śmiać, natomiast bieganie w takiej temperaturze jest bardzo ciężkie, włożyli mnóstwo wysiłku, kreowali mnóstwo sytuacji, wygrali bez straty bramki, także za to ogromne gratulacje i tutaj jakby wyróżnienia dla całego zespołu, bo jest to na dzisiaj kolektyw, który pracuje i na treningach, i to się przenosi na mecze, więc oby to trwało jak najdłużej, bo są na dobrej drodze, żeby iść do przodu. Ta średnia bramkowa podtrzymana w poprzednich dwóch meczach, średnia bramkowa właśnie 4 gole na mecz, 5 goli z Pogonią, 3 gole z Legią. No dzisiaj ta idealnie uchwycona ta średnia 4-0 to pokazuje tylko, że w meczach z udziałem Jagiellonii w celi odpada dużo bramek. No tak, mogę się powtarzać właściwie co tydzień, ale tak chcemy. Tak chcemy kreować dużo sytuacji, chcemy wychowywać zawodników, którzy wiedzą, co zrobić do przodu, którzy nie skupiają się na przeszkadzaniu, a na kreowaniu, i myślę, że to się dobrze całkiem ogląda. Też wyciągamy wnioski, chociażby z pierwszego meczu z Legią, gdzie z mojej strony może tej euforii było za dużo i chłopakom w pewnym momencie nie pomogłem, bo to też był mecz absolutnie do wygrania, natomiast To nie jest dzisiaj też już temat. Wyciągamy wnioski, analizujemy, trzymamy swój poziom i z tego się cieszymy, że dzisiaj też jest wysokie zwycięstwo do zera.